Witamy bardzo serdecznie po raz kolejny studio Podkarpackiego Związku podczas 10. turnieju Prof Boot Cup. Witam z nami dyrektor zarządzający Beniaminka Krosno, pomysłodawca, organizator turnieju Grzegorz Raus. Witamy bardzo serdecznie, Grzegorz. Witam serdecznie wszystkich kibiców. Tutaj z Prof Boot Arena, gdzie dużo już emocji się dzieje. No właśnie, olbrzymie emocje za nami. Zakończyły się mecze ćwierćfinałowe i mamy świetną informację dla tych, którzy do nas dołączyli. Beniaminek Krosno zagra w półfinale turnieju. Przeżywaliście bardzo to spotkanie, ale jest wielki sukces. Jesteście w strefie medalowej. Czapki z głów dla zawodników i zawodniczek waszej drużyny. Wiadomo, dla nas to jest piękna, kolejna przygoda, bo od 2018 roku tam zawsze w tym turnieju od tego czasu walczymy o te medale. Jesteśmy w tych fazach finałowych, co dla mniejszego ośrodka, jakim jest tutaj Beniaminek Prof Boot Krosno, jest wielkim wyzwaniem. 24 drużyny i w półfinale masz Legię i Beniaminek Prof Boot Krosno, gdzie też właśnie kibicuje nasz sponsor i przyjaciel Paweł Malinowski i dwie drużyny top Europa, czyli Nice z Francji i Dynamo Kijów, no to mówi samo za siebie, że być w takim stawce to jest piękne spełnienie już iść na marzeń w tej chwili. Na pewno to bardzo duży sukces, czekamy na kolejne, tutaj można powiedzieć, emocje na mecz z Dynamem Kijów. Ja zapytam, bo 10. edycja turnieju, powiedz, skąd wziął się pomysł w ogóle na ten turniej i skąd to hasło, które przyświeca rywalizacji, turniej inny niż wszystkie? Znaczy, pomysł to było tak, że zrodził się na spacerze w Dębinie, jako Krosna taki spacer miałem i pomyślałem o tym, że w Krośnie już Beniaminek jest, ale żadnych turniejów się praktycznie nie odbywają, nie ma takich drużyn, gramy tylko z lokalnymi przeciwnikami i może to sobie fajnie byłoby zrobić coś więcej dla społeczności krośnieńskiej i tak się to zaczęło. Paweł Malinowski od zawsze dawał nam tę szansę i dał kolejny raz wtedy, pomógł. Zrobiliśmy na hali parkietowej w Krośnie pierwsze te edycje polskie drużyny, a potem krok po kroku to się rozwijało i stąd ta idea właśnie, żeby rozruszać to Podkarpacie, to Krosno i pokazywać ten futbol, no dziecięcy pewnie na tym wyższym poziomie i żeby te drużyny z Polski, być może później już z Europy, tak się stało, żeby do nas przyjeżdżały, przylatywały. No właśnie, jak to zaczynało się 10 lat temu, spodziewałeś się, że rozwinie się to aż do tego stopnia, że będą tutaj przyjeżdżały najlepsze akademie piłkarskie ze starego kontynentu i będą wręcz tutaj biły się o to, aby przyjechać do Krosna, a nie tylko trzeba będzie ich zachęcać i namawiać, żeby ten kawał drogi tutaj na południe Polski wykonali. Znaczy na początku to w 2013-2014 roku samo to, że takie kluby jak Polski Śląsk, Jagiellonia, Pogoń czy Wisła przyjeżdżały, to się po prostu bardzo, bardzo cieszyliśmy i to już było spełnienie marzeń wówczas, ale potem rok po roku się to rozwijało i na dziesięciolecie Beniaminka w 2016 roku tu na tym obiekcie Prof Boot Arena grały drużyny jak Everton czy Leverkusen, gdzie teraz Mohamed Aliczo jest reprezentantem Realu Sociedad San Sebastian, wysłał nam zaproszenia z tego turnieju, dostał koszulkę Lewandowskiego, a teraz grał z nim w La Liga. Robert Lewandowski też jest ambasadorem tego turnieju, też pięknie tutaj wysłał życzenia wszystkim uczestnikom Prof Boot Cup, więc już się to tam tak rozwijało. Potem jeszcze były turnieje, gdzie te drużyny zawsze rok w rok jakieś gwiazdy turnieju mieliśmy, czy to z Portugalii, czy to drużyny z Holandii, Anglii, Włoch, jak Juventus jeszcze i teraz właśnie mamy drużynę z Francji pierwszy raz w Krośnie. Serce rośnie, jak patrzycie na to, jak tutaj na przestrzeni lat i zarówno z waszej drużyny, z Beniaminka Krosno, jak i z innych klubów tutaj ci młodzi zawodnicy przebijają się do reprezentacji już młodzieżowych, czy nawet powoli seniorskich, grają w najwyższej klasie rozgrywkowej. Chyba warto ten turniej organizować i rozumiem, że spotykamy się tutaj nie po raz ostatni. Pan operator nas tu rozgrzewa z uśmiechem, tak, ćwiczenia, ale super, super, super ma ten humor pozytywny i daje nam energię tak bardzo, bardzo potrzebną. Oczywiście, no, Beniaminek ogólnie jako szkółka, teraz już akademia piłkarska ma 16 lat, no, piękne wydarzenie w ogóle, wtedy to prekursorski czas założenia szkółki, niczego takiego wtedy za bardzo na Podkarpaciu nie było, tylko te kluby były te historyczne. No, różnie gdzieś tam mówiono w tym czasie, czas pokazał, że warto było, no bo rzeczywiście kilkudziesięciu chłopaków w tych akademiach ekstraklasy, czy już wyżej 10-11 debiutantów w ekstraklasie wśród chłopaków, dziewczyn, mówi samo za siebie i wtedy się tego na pewno nie spodziewaliśmy, bo na tym boisku, co to teraz wywiad pan ze mną przeprowadza, no to z kolegą Adamiakiem kosiliśmy trawę, zbieraliśmy tutaj takie pewne rzeczy i po prostu no, marzyliśmy o takich obiektach, nie? I gdzieś tam wiadomo, że ta synergia między Prof Budą i Beniaminkiem istniała i dostaliśmy tą szansę, więc po prostu my tak się cały czas rozwijamy, ale to jest życie, to jest sport, to jest też
wiesz, po prostu czasy różne są i to też nie ma co sobie, to jest gra bez końca, nie ma co sobie wywierać jakiejś nie wiadomo jakiej presji, być może na jubileusz, znaczy jubileusz jest teraz, ale na 11. edycję coś wymyślimy, cały czas jeszcze Liverpoolu, mojego ulubionego, kochanego klubu nie było, więc mam nadzieję, że tak się kiedyś wydarzy. Wszystko przed Wami na pewno, starcza sił, bo na pewno organizacja takiego turnieju na tak wysokim poziomie, to bardzo duże przedsięwzięcie. Ile zajmuje Wam tutaj ten czas przygotowań do tego turnieju? Ile ludzi jest to zaangażowane? No to pewnie jutro się już zacznie tam na Nowy Rok. Prawda jest taka, że to jest już duża skala i sztab ludzi tu pracuje. Jakby teraz gdzieś tam moją rolą jest dawać energię, zachęcać, pomagać, wspierać. Już jakby więcej ludzi działa w tym projekcie. Tutaj koordynatorami jest Łukasz Aszka, Antek Polański, całe nasze media team i marketing z Wojtkiem Kuźmikiem na czele. Organizacją też działa Marek Adamiak, tutaj sprawy szkoleniowe, Sławek Walczak, wiele osób się tym wszystkim ima, żeby to wszystko funkcjonowało. To całe pół roku, rok pewnie trwa, zaproszenie, negocjacje, rozmowy, żeby ta drużyna część przyleciała, żeby zagrała, to cały czas się dzieje, więc my jakby zajmujemy się głównie szkoleniem dzieci, edukacją w Beniaminku, a to jest jakby taka forma takiego podziękowania, wdzięczności za to, że kiedyś 10 lat temu jedna osoba, która nam ufała, zaufała, dała szansę, dała tą wędkę, żeby łowić przysłowiowe ryby, był Paweł Malinowski i to się dzisiaj sprawdza, ten sen tak naprawdę jest i myślę, że to też wcześniej chyba nie odpowiedziałem, turniej inny niż wszystkie, no bo ta atmosfera, ten klimat, ta radość, dzisiaj, wczoraj w Portugalczycy pierwszy raz śnieg widzieli w życiu, robili bałwana, tarzali się w śniegu, kulik dla rodziców tej drużyny, Francuzi, Nicea zapraszają nas na Lazurowe Wybrzeże, konferencja trenerska z Marcinem Włodarskim, która odbyła się tutaj z trenerami z Polski i zagranicy, gdzie też Marcin nam pomógł, jesteśmy bardzo wdzięczni, także tu jest ten turniej inny niż wszystkie, że cała społeczność się łączy w ten grudniowe, pierwsze dni grudnia właśnie i to się tak dzieje, zawsze też mam te urodziny 8 grudnia, o tym też pamiętam, bo ten Mikołaj, święta, to taki jest okres magiczny, turniej wigilijny potem z chłopakami z Beniaminka i ten Pro Boot Cup zaczyna tą energię nam dawać na cały grudzień, a potem na cały rok i życzę im, wam wszystkim właśnie, kibicom, społeczności, żebyśmy się cieszyli, po prostu emocjonowali tą piłką, że czasami jest dużo z tej marudzenia, przylatują z Francji, z Portugalii, śnieg ten, my tak czasami narzekamy, oni pierwszy raz śnieg widzą, oni się cieszą, po prostu musimy trochę więcej entuzjazmu od nich brać. I to ja się cieszę, ja czerpię energię na tym turnieju po prostu. No właśnie, pięknie na to patrzysz, pięknie też patrzysz na Twoją energię, to jak tutaj żyjesz tym wszystkim, a jak to wszystko się tutaj dynamicznie dzieje. Raz jeszcze wielkie gratulacje dla Was. Nie trzymam, bo tutaj kilkanaście minut dzieli nas od półfinału. Będziemy ściskać kciuki, będzie ten mecz transmitowany z komentarzem, więc zachęcamy, żeby z nami pozostać. Bardzo serdecznie dziękujemy. Grzegorz Raus był naszym gościem. Grzegorz, powodzenia i czekamy na kolejne sukcesy. Do usłyszenia. Wracamy za chwilę i oglądajcie kolejne mecze. Najlepsze dopiero przed nami.